Siemanko, jestem Lucek i zapraszam was na specjalny odcinek z The Crew, gdzie graliśmy sobie właśnie razem. Właściwie to grałem z jednym użytkownikiem, ale z wami siedziałem na teście i sobie w sumie razem gadaliśmy o różnych ciekawych sprawach, no i postanowiłem w zasadzie to nagrać i udostępnić. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Chociaż rozmowy były naprawdę bardzo ciekawe, więc pewnie też inne osoby zainteresuje wasza opinia. Bardzo wam dziękuję za wspólne chwile na tesie i zapraszam do oglądania. Nie ma fonu. My nie jesteśmy na swobodnej jeździe, jesteśmy teraz na misji frakcyjnej. Jedziemy z Nowego Jorku do jakiegoś fajny widok, wow. Tylko że drugi polegając na tym, że nie można dołączyć do ekipy, to już nie jest zabawa. Ale to... Ale nie wiem czy... Odjedź. To nie wszyscy gracze tak mają, to mają tylko ci, co mają chyba ten radiowy internet. No wiesz, no tak? Ja sobie tam te porty odblokowałem, ale było gorzej niż jak było nieodblokowane. Mhm. W ogóle mój kolega ma internet ten. Jakie jest przeciwieństwo radiowego? Kablowy ma. I tak. Po prostu i też nie może dołączyć do ekipy. Najwyżej do jednego znajomego może dołączać. Tak więc, nawet jeśli byłby to problem internetu, no to nie robi się takiej gry po to, żeby połowa graczy mogła tylko... No tak. Tak, to jest wyścigówką, no nie? I kupują ją gracze, którzy to chcą sobie pograć, tak? No nie? Na przykład tego Eurotrucka, co Bochum gra, zrobili Polacy multiplayera. Sama była ta gra przez prawie 2 lata. Ona była sam single. No. Polacy zrobili tego multi, no i tak powiem ci, 2000 osób gra, no lagi są, no nie, bo to jest jeszcze beta, czy tam alfa. No. I powiem ci, lagi są, ale to co mówicie, że w The Crew wywala, tak cały czas te studio, to... Lucę coś tak zwolnił. To jest masakra. Czekam na ciebie. No to ja tak raczej nie wywala, tylko po prostu lagi są czasami, bo no wiadomo, jeszcze to jest alfa. Może jakby te The Crew zrobili wersja taka polska, to może coś było lepszego. Dobra. Taka polska wersja The Crew. No... Gorsze dla mnie... Może będzie jakaś modyfikacja multiplayer do The Crew. Najgorsze dla mnie w tej całej sytuacji z The Crew. Tam by były te maluchy, wersja DLC. Czekaj, Lidos, co mówisz? Bo posiadam Nescar Game i ta gra jest w fazie beta, a jest o wiele lepiej dopracowana niż The Crew. The Crew w fazie beta też była lepsza niż teraz. Tak, bo w The Crew w becie mi się lepiej jeździło na kierownicy niż w finalnej. Ale mi się tak samo jeździ tu, czyli tu, tylko... ja nie wiem, być może w becie tam jakoś inaczej to wyglądało. Ja tak aż długo też w betę nie grałem, żeby móc powiedzieć o wielu różnicach. Ale no, finalną wersję mi się jeździ lepiej. Natomiast też nie grałem w becie ze znajomymi i też nie mogę powiedzieć tutaj na ten temat, jak to wyglądała ta gra. Najbardziej to mnie właśnie wkurza. Z renderingiem graczy, czyli praktycznie cały serwer było. No. Ale w becie można było dołączać do... No tak, ale musicie wziąć pod uwagę fakt, że wtedy było dużo mniej graczy też, na sesji. Ale... W ogóle w grę mało graczy grało, tak? W stosunku do tego, co jest teraz. Druga beta też była w sumie otwarta. Ale jest na to. Gorsze jest to, że oni dobrze wiedzą o tym, że są problemy, a i tak sobie nic nie robią. Właśnie, no nie wiem. Znaczy, nie, no tego nie wiemy, czy nic nie robią, może i znaczy, robią. Nawet oni już wiedzieli, niby wypuścili patch, który naprawia dołączanie do ekipy jeszcze przed premierą. A tak naprawdę połowie graczy to naprawiło, połowie nie. I oni o tym wiedzieli. Ja tak w sumie tylko czekałem na jakąś aktualizację, która by to naprawiła czy coś, ale no nie. Już były 2 czy tam 3 aktualizacje i żadna nie naprawiła, no to nie sądzę, żeby coś w ogóle robić w tej kwestii. No... Znaczy mi się ogólnie fajnie w The Crew gra, naprawdę lubię tę grę i lubię sobie do niej wbić, tylko no widzicie, ja przeważnie jeżdżę sam, nie? I ja nie mam problemów z grania online, no. Fajnie ci się gra, jeśli... A tobie się The Crew też crashuje? Tak. A mi to szczęście. Aha, czyli to też, mi tak... Nie, jak gram trochę, no jak średnio co godzinę to wywala, nie?
trzeba tak to tak liczyć. Jak mi. Czasami gra się po 5 minutach sobie, a mnie to bywa po 4 godziny, a czasami po 4 godziny. Za dużo jest w trybie czasy swobodnej. The Crew no. Wersja świat pełen bugów. Rzadko w misję, rzadko. Zawsze. Lucek, tobie się ta gra nie nudzi, bo ty grasz rzadko i ty, no nie wiem, ile masz w niej godzin? Tak. Nie wiem, ale nie więcej jak 20, nie wiem, 20, nawet nie wiem, 20 godzin, coś koło tego. No bo ja mam w tej grze spędzone 300 godzin, wszystko mam zrobione na platynę, no. Mam wszystkie auta i wymaksowane w sumie mam 90 aut. Tak. No to mi by się też na pewno znudziło, ja to rozumiem, no, nie? Nie napiszę nawet po zakończeniu gry, czy mi ile grałem. Że jeszcze na moim miejscu w ogóle nie można dołączać do ekipy ani do PvP, no do PvP grałem najwyżej 5 razy może. To tak przez przypadek jeszcze w dobie. 50 minutach. A czy mi tam PvP dobrze śmiga, to nie mogę powiedzieć. No, ale też dobrze śmiga. Dla osób, które mają zewnętrzne IP, to akurat nie ma problemu. Ja mam wewnętrzne, ale też chyba niedługo zmienię na zewnętrzne, to chociaż może będę mógł pograć PvP. Tam chyba na routerze można przekierować sobie ten IP. No, ja wiem, że u mojego dostawcy... To co, każdy za to płaci 10 znaczy to... Kaczor, może jak zmienić statyczne, to ci może MW zacznie działać. Tam? Że ci wtedy MW zacznie działać. Nie wiem co z tym MW. O, ale strzeliłeś mi gnitnym trafikiem. Maciek, potem się zapytam Cornerera z tego MW, bo on też miał problem, ale jakoś to naprawił. Tak, że ty się ale co, jak widziałeś ten parodię Fast and Furious tego? Rabina. Tak, Grzesia, zajebiste. Oglądam to ze 2 razy dziennie, codziennie, odkąd udostępnił. Naprawdę. No po prostu... I tej muzyczki też słuchałem chyba z 5 razy już. Dzisiaj tu chyba z 10. Tak, wybrałem tę muzyczkę. Nie rozwalił moment jak ten. Jak się ścigają tam na dragu i jest nagle takie ujęcie na jakiegoś typa z tego... jak miłość, jak takie oczy ma przymrużone i taki niby kozak. Jest jakieś to samochodem. Mnie to waliła paska, no tak. Mocno teraz skręcająca przy tym kanionie. Nie rozwala ta twarz Marka, co Marka Mostowiaka, tego wmontowali, jak się chytał jakiegoś auta, to po prostu tak idealnie wygląda. No bez kitu, a tam Hanka za kierownicą, ja pierdzie. Tylko teraz pytanie, gdzie kartony? No i lepsze było... No były kartony, były. Ja tam widziałem oczywiście. Albo było coś takiego, coś tam najlepsze to było z tymi staruszkami pod koniec. Kiedy ty ostatnio jeździłaś i tam policja? No właśnie, mnie to jakoś najmniej śmieszyło. Mnie najbardziej śmieszyły te urywki takie, gdzie się pojawiał taki miks M jak miłości i tego. I właśnie... Najbardziej śmieszyło jak się w tym stało. I nagle ten dziadek Lucjan z M jak miłość tak się śmieje. Tak, złowrogi śmieje. A to też dobre, no. To jest dziadek Lucek, to jest... Ale nie, to było mistrzostwo. Tak, właśnie, tam napisałem komentarz od tym filmem jego, że ja nie mam z tym nic wspólnego, bo on coś tam napisał, że Lucek coś nabroił, czy coś, nie? Dobra, z lewej na przełaj chyba jedziemy, tu można, nie? No, nie wiem, bo tu jest kanion, więc lepiej nie. Jadę, zobaczymy kto będzie szybciej. A no ktoś teraz... Rozdzielamy się. Ja tak ostatnio jechałem i wpadłem w kanion. Nie przyjechałem. Dobra, już się rozbiłem. Obyś nie utknął. W razie czego to masz lewarek, nie? W samochodzie. Co? Masz lewarek w razie czego. I zestaw naprawczy. Mam. A, Lucek, to właśnie zauważyłem, że... Wygrałeś tam chyba... Tylko jak cię wykoluje z Kemotem, tak? Z Kemotem. Dobrze? Z Kemotem? Jeszcze raz. Tylko jak cię wykoluje z kanionu. Tak, wybrałem. No teraz drifta, nie wiem czy on zrobił już to, czy... No właśnie on ma drifta zrobić, ale on tego nie oglądał. Bo on nie oglądał do końca pewnie, ja to specjalnie na końcu oglądałem, nie? A ja tak sobie nie? odpalę dzisiaj Undergrounda i zobaczę sobie tą pierwszą trasę, co wyrobiliście i zobaczę, czy was pokonam. Czy wy tam jechaliście? Znaczy... On nagrywa w ten sposób, że on nagrywa... gra w grę. A. I ma kilka odcinków tam naprzód nagrane, więc dla mnie by nagrał po prostu oddzielny film taki, gdzie mnie pokonuje, wiesz, aha. Na tej zasadzie.
a nie, że w jakimś odcinku by to było. Lucek, pamiętasz taki moment z Wandergranda, co nagrywałeś, co jechałeś draga i jakiś trafik się pojawił i przeciwnik właśnie zdjął ten trafik, a ty tak jakby przejechałeś pod nim? Aha, tak. Właśnie identyczny moment miałem dzień przed tym, jak to oglądałem, tylko że Wandergrand 2. Identyczny, normalnie... Fajne takie coś jest. A tak się męczyłem, ja nie mogę tego ostatniego gościa rozwalić i tam nie było miejsca, jak go wyprzedzić, no nie? A akurat ostatni ten przejazd udało się i po prostu wjechał w trafola i mi jeszcze ściągnął trafola, tak jakbym, nie wiem, jakiegoś tarana miał przed sobą. Właśnie, ja miałem przeszkody. Tak samo, bo jechałem chyba najdłuższy drag w Undergroundzie 2, to jest ten taki po autostradzie. No. W ogóle on mnie tak denerwował, bo wszyscy przecież mnie nie spychali. O skur... Ojej. Co tu jest? Miałem taką samą, tak identycznie miałem taką. To jest ten kanion. Ty, bo ja jadę sobie, jadę, a tu nagle przepaść. A nie mówiłem? A na dole... I teraz nie wyjedziesz, powodzenia. No zajebiście. Słuchaj, to miało być tak. A co nagle drogi brakło? No, drogi brakło. A to mi się czasami tak w Mokuntedzie w multi działo, że brakło mi drogi. Nie w ten sposób. Tutaj jest po prostu przepaść, ale to jest przez twórców zaprogramowane jakby, w sensie to jest taki kanion wielki, wiesz? Kurde, nie wyląduje tu. Aj! Jestem w chmurach, ale udało mi się na samym dole prawie wylądować. O kurde, już mnie zaraz spawnowało na górę. Teraz jak wyjedziesz? Trafiki jak to grałeś? Maksimum? Dobra, to jadę do maty. I tak. Ty tam próbuj. Jakiś się nonem, czy maksimum te z tego kanionu. Fuck. Tak? Jakie się trafiki? Maksimum czy nonem? 30. Na dragu? Tak. Maksimum, a co? Właśnie was przetestuję, czy mogę... To miałeś tam 40, a 41. Jeszcze 34 km. No zaraz się przekonamy, czy ja lubię, czy Kermot. 34? No. To jesteś o 10 km bliżej. Fuck, rzeczywiście, ej, masakra. Ale powinno się tu jechać na przełaj, a nie na ten, po drodze, bez sensu. Znaczy, można zmienić. To jest jakieś życie ściganego? Ale słuchaj... Ani przełaj. Proszę? Na torach tu się najlepiej jedzie. Tak, tak. Jak macie ten... Jak jesteście przy takim, na takiej autostradzie pod koniec. Poczekajcie, zaraz wam powiem. A? No i to tak wiesz, tak? Cholera, cały czas się rozbija mnie. Słuchaj. Ile masz kilometrów? Jest taka sprawa. Ściana. Wy i Kemo możecie mi pogratulować, no nie? Bo was przebiłem właśnie. Ale w dragu. To teraz jeździ drifta. Niedaleko... No to wiesz, jakbym ale ja to przejechałem za pierwszym razem, ale nie tak. Niedaleko mnie było nawiązanie... No dobra, nagraj to. Niedaleko mnie było nawiązanie do bajki... Dobra, spokojnie. Czekajcie, ja mam krzyna. Nie, żartuję przecież. Na no. Ile masz kilometrów do końca? 40. 28. A. No co ty? Mówiłem, nie skręcaj. Oj tam. Będziesz tam miał... jechałem i skończyłeś tak jak ja. No dobra, ale chciałem przekonać się na własnej skórze, okej. Okay. Dobra, ja nie mam problemu. A jest tu jakaś ten... Jeszcze pojedziemy sobie coś z tymi samochodami torowymi... Kurde, nie torowymi, tylko... Możliwe, fuck, gdzie ja się wpieprzyłem? Tak, w Dekru? No jasne. Bo ja mam pytanie. Przed chwilą kupiłem Z4. No okej. Okay. Kurde, jadę, ale nie wiem, czy ja cię... Nie dogonię cię już, nie ma szans. A wyjechałeś? Mówiłeś, że to pół godziny trwa. A już 40 minut jedziemy. Nie. 21 dopiero minut. A to będzie do końca. Mam. Się da okropnie skrócić. Tylko błąd jaki był już od bety to niedziałające lusterka w kokpicie. Widoku z kokpitu. Błąd tylko, nieróbstwo. Ale one działają jak się patrzy z tyłu, no tak, nie? Ale z samochodu, tak troszeczkę tam widać. Powiedzmy, no to no, nie działają. No niestety nie, może specjalnie to jest zrobione.
Szkoda, no, szkoda. Gdyby te opcje online były trochę lepiej zrobione, to na pewno gra by zbierała lepsze noty u graczy. A Lucek? Kupujesz Project Cars? Tak. Tylko nie wiem, czy mi się ta gra spodoba, jak tam będzie głównie jazda na zamkniętych torach. Ja już bym wolał, żeby było na fikcyjnych, na przykład gdzieś tam jakiś tor osadzony w górach, nie? Jak widziałem te zwiastuny. Żeby było trochę więcej swobody. Mam nadzieję, że będzie coś robią... takiego jak Grid 2, a nie Grid Autosport. Dobre. Jak włączę mapę a ciekawe, i kiedy kliknę, żebym tego pokazał graczy w sesji, to mi tylko pokazuje rejestrację normalną. No właśnie, bo oni tam też przekładają z tym World of Speed premierę. Beta miała być w styczniu już. A tutaj ani widu, ani słychu bety, ani nawet alfy. To skończycie misję, to sprawdźcie jeszcze trzy razy system, a jak nie, to już wychodzę. Spoko. Jeszcze 100 godzin. Ja słyszałem, że w prożywkach ma być tak, że można zacząć się najszybszych wozów. To czy... co? Co można robić? Można najszybszych wozów zaczynać. Mam nadzieję, że to będzie gra bardziej zbliżona do Grid 2 niż Grid Autosport. Ale Project Cars czy World of Speed? Project Cars. W sensie chodzi o to, że żeby nie było tak samych torów, no nie? Typu... A World of Speed będzie podobno to, samochody torowe i otwarty świat. No, otwarty nie. Świat? World of Speed ma być zamknięty Project świat. Cars. Tylko... Project Cars ma być otwarty? Nie, mówimy o Project Cars, ale mi się wydaje, że będzie zamknięty. Nie wiem. Project Cars ma być zamknięty no. Świat. W sensie, no, takie trasy World będą po prostu do wyboru. Tak, World of Speed też. Jest trochę tej jazdy. Ej. Jeszcze ani razu nie miałem tak, żeby grać w The Crew i nie było lagów. Znaczy nie, ja też zawsze... jakieś lagi, nie wiem, chyba ale ja gra z zawsze... zawsze tak, zawsze wszystkich szarpało, no nie? Nawet jak się zaprosiliśmy do jakiegoś wyścigu czy czegokolwiek, zawsze wszystkich szarpie. Ty się w ekipie, tak, ale na PvP nawet nie. Na PvP jest nawet całkiem spoko. No. Grałem, jest nawet okej. Okay. Szczególnie jak się jedzie bez kolizji. Nigdy nie czerpało, tylko no, tak jest. Jakby, kurde, to tak, takie dziwne zderzenia są. Że no, to nie wygląda zbyt fajnie. Niczym, a kurde, cię odrzuca. Jakby cię nie dotknął grać, to cię coś odrzuca. What the fuck, man? No nie, no jestem, ogólnie jestem wyjrzany nawet powiedzmy, że grafiką, bo na trailerach wyglądało to tak, że jakby kurde w prawdziwym świecie czasem to wyglądało. Jakieś radiowozy latają, części się tłuką i w ogóle. Bo lata... No ja tam akurat do grafiki się nie mogę przyczepić. Dla mnie wygląda nawet całkiem spoko. Grafika, nie ma jakiegoś tam problemu z tym. No, ale jak się doczepiają, to można sobie zainstalować podatki. No jakieś tam NB pewnie zrobili do to tego. To chodzi o porównanie do trailerów, no nie, bo zawsze, jak zwykle, trailer podkolorowany. No. No to wiadomo, że na trailerach zawsze jest tylko, inaczej tylko to pokazane. Ja traktuję te zwiastuny, wszystkie te takie, można powiedzieć, spoty reklamowe, bardziej jako w, nie wiem, jakby to powiedzieć, jakieś takie wprowadzenie do ogólnego klimatu gry no, lub fabuły, to niż jako... graczami, z którymi są kolizje. Bo właśnie teraz miałem... właśnie zacząłem test i właśnie mi jeden zjechał. No, dlatego lepiej by były te duchy, no nie? I by więcej graczy było w sesji i by było widać, że ten świat rzeczywiście jest pełen graczy, a nie pełen latających trafików. Kosmiczny problem z driverem San Francisco, bo... Raz kiedyś tam grałem ze znajomym i do nas dołączył jakiś gracz, który ewidentnie widać było, że używał cheatu. I my go zablokowaliśmy i następnego dnia wchodzimy i nam crashuje multi. Dzwonię do Ukleja i mówią, że to tak się dzieje i to po prostu po 2 miesiącach mi przysłali nowy klucz produktu. Aha. No i musiałem stworzyć drugie konto. Czyli grając drivera, to muszę zalogować się na drugie konto. Więc już czwarty raz zacząłem od nowa drivera, bo jak nie straciłem save'y, to właśnie potem coś mi się stało znów
a potem już musiałem. Dobra, dojechałem. Nowe te konto stworzyć, więc widzę. Sejwy 28 minut. No, widzę. No to lipa trochę. Ale. Ja taki sam żal. Wolę drivera no, od DQ. No. Driver jest fajny, ale DQ też ma swoje plusy. Ja na przykład taki sam żal mam do Test Drive Unlimited 2. Kupiłem tam DLC za kasę, nie, normalnie. A to się zapisuje wszystko w jakimś save'ie. Ja nie wiem, czy ja tego save'a czasem nie wypieprzyłem, a teraz chciałbym na przykład pograć sobie na kierownicy w, o, driver, w Test Drive. Do kierownicy bardzo polecam Unlimited Test 2. Jest bardzo dobry. Chciałbym sobie pograć Test Drive Unlimited 2 na kierownicy, ale no właśnie nie wiem, gdzie mam ten save i czy je w ogóle mam. I nie wiem, czy mi się nie wykasowały czasem. Chociaż motorem pewnie tak średnio się jedzie na kierownicy. Choć ja właśnie na kierownicy zacząłem właśnie grać od Crash Time 2. Bo pamiętam, tam oglądałem, ty masz Crash Time, czy nie? Rudzek, ty też masz takie problemy, że interfejs ci świruje? To znaczy? No, że... Znaczy chodzi o coś takiego, jak się skręcę, to ta kamera lata? Czy... Nie, chodzi... Czy tak się rozmazuje interfejs, czy jak? Ten interfejs się rozmazuje wtedy, jak się skacze. Nie, on się rozmazuje no, co jakiś czas. No, albo jak się zderza. I to tak ma być. Jak się zderza z kimś, no. No. Specjalnie zrobione. Nie wiem, co jakiś czas czytam. Zaraz. Nie no, to jest dziwne. Pusta droga, a lagi. Też nie. Chciałeś nagrania? Proszę bardzo. Wrzucam na kanał. Interfejs się rozmazuje jak tylko sprawdzam, albo uderzam. Dobra, ja chyba... Znaczy głosu nie nagrywałem, nie? Interfejs świruje, ty nie wiem, chodź z ekipy. Ale jak ci, miga ci, mryga, zmienia kolor, skacze, robi obiadki, co robi? Nie mogę zmienić samochodu nawet. Przyłącza mi do tego, wyjdź. Dobra, to znaczy, nie wiem, czy tam dostałeś jakieś wiadomości, ale wtedy jak grałeś Fallout 2, to na takiej jednej stronie znalazłem łatkę, która usuwa z tego modu te obrazki, które... A wiem, czytałem komentarze, ale już nie chciałem się bawić, bo zależało mi też na stabilności, wiesz, żeby mi nie crashowało zaraz, bo ten mod był, no, dosyć sporo zmieniał i bałem się, że po prostu zaczną się jakieś problemy.